Oglądajcie do końca, temat dość ciekawy. Startujemy! Siemanko, jak leci. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Insight. Zaczniemy sobie może od takiej podstawowej kwestii. Na jakie rangi dzielą się zawody, których wyniki możecie zaobserwować, przeglądając gdzieś internet? Mamy najważniejsze rangi. Boże, co ja gadam. Mamy najważniejsze zawody organizowane przez SPIS, czy tą międzynarodową organizację narciarską. I wyróżniamy tam trzy podstawowe takie filary, w których już profesjonalni skoczkowie biorą udział. Jest to przede wszystkim FIS Cup, letni puchar kontynentalny i zimowy i zawody z cyklu Pucharu Świata. Są to trzy najważniejsze elementy tej drogi, którą trzeba przejść, aby tam osiągnąć, powiedzmy, ten potencjalny szczyt. Jak to działa? Generalnie, jaka jest zasada startu w FIS Cupie? Jest to ten pierwszy filar. Żeby wystartować w FIS Cupie, żeby w ogóle zawody były uznane za ważne, to wtedy musi wystartować w takich zawodach minimum 5 narodowości, żeby w ogóle całość była uznana jako ważne zawody, odbyte. Generalnie też jaka jest różnica między, powiedzmy, konkursami Pucharu Świata, to jest przede wszystkim to, że takich zawodów może się odbywać kilka naraz w różnych miejscach. W Pucharze Świata nie mamy czegoś takiego. W Pucharze Świata mamy określony harmonogram, kalendarz i nie ma w ogóle mowy o czymś takim, że powiedzmy w Japonii odbywają się jedne zawody i tego samego dnia odbywa się konkurs Pucharu Świata, powiedzmy, gdzieś w Niemczech. Bo to po prostu byłoby troszeczkę absurdalne, aczkolwiek takie zasady panują w zawodach FIS Cup. Następnie, jeżeli już skoczek startuje w tym FIS Cupie, to musi osiągnąć tak zwaną kwotę startową do startu w zawodach wyższej rangi, czyli już kolejno idąc w górę w zawodach o puchar kontynentalny. Tam też z kolei wygląda to troszeczkę inaczej. Po osiągnięciu tego progu punktowego, bo ogólnie, żeby wystartować w pucharze kontynentalnym, to skoczek musi regularnie, takie przynajmniej mam wrażenie, że musi regularnie punktować w klasyfikacji generalnej cyklu FIS Cup. Natomiast w pucharze kontynentalnym wygląda to troszeczkę inaczej. Mówię tutaj teraz w odniesieniu do zawodów Pucharu Świata. W pucharze kontynentalnym nie ma czegoś takiego jak kwalifikacja. No, jest to dość dziwna sprawa. W pucharze kontynentalnym mamy tylko i wyłącznie treningi i później od razu mamy serię próbną i zawody. Chociaż czasami tej serii próbnej nie ma, no bo warunki są jakie są. Żeby dana nacja mogła wystartować, to musi wystawić minimum 3 skoczków. Tam maksymalnie chyba było około 6, ale wiem, że minimum to jest 3. I tak samo, w pucharze kontynentalnym jest prowadzona ogólna klasyfikacja, taki ranking, na podstawie którego tam, powiedzmy, iluś najlepszych skoczków kwalifikuje się do później do startu w Pucharze Świata. Natomiast w Pucharze Świata, co jest taką ciekawostką, dowiedziałem się, że od 2014 roku, w sensie od tego sezonu 2013-14, przepisy troszeczkę się zmieniły i prawo startu przysługuje tym zawodnikom, którzy już ukończyli 16 lat. Wcześniej tego nie było. Pamiętamy na przykład debiut Maćka Kota w Lahti. To był bodajże 2007 rok, coś takiego. I wiem, że wtedy Maciek miał 15 lat podczas startu. Natomiast od 2014 roku te przepisy trochę się zmieniły, jest to bardziej pilnowane. Po prostu nie dopuszcza się zbyt młodych skoczków do zawodów Pucharu Świata, ponieważ jest to, wiadomo, też gdzieś tam teoretycznie jest to większe niebezpieczeństwo, bo zawodnicy startują już na największych obiektach. No i ktoś tak po prostu to wymyślił, trzeba to zaakceptować. Jeśli chodzi o zawody rangi mistrzowskiej, to też w takich skoczkowie biorą udział. Zaczyna się przede wszystkim od Mistrzostw Świata Juniorów i tam ogólnie panuje taka zasada, że można startować do 20 roku życia. Później naturalnie przechodzi to w Mistrzostwa Świata. Natomiast pamiętajmy, że w Mistrzostwach Świata Seniorów brał udział na przykład Rob Benkowicz i wydaje mi się, że on nie miał 20 lat ukończonych. Bodajże sezon 2005. Pamiętacie, jak były zawody w Oberstdorfie? To była taka sytuacja. Następnie mamy Mistrzostwa Świata zwykłe, seniorów, Mistrzostwa Świata w lotach, Igrzyska Olimpijskie.
I jeszcze są dwie ciekawe imprezy, o których się za dużo nie mówi. Przynajmniej nie każdy kibic skoków narciarskich ma świadomość, że takie zawody w ogóle istnieją. Jest to na przykład uniwersjada, czyli to są zawody stricte skierowane do skoczków, którzy są studentami. Po prostu studiują na jakiejś akademii sportowej, tak jak u nas na przykład skoczkowie studiują na AWF-ie w Katowicach, tudzież w Krakowie. I wtedy taki start w uniwersjadzie im przysługuje. I dodatkowo na końcu mamy jeszcze bardzo ciekawą imprezę. Jest to Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Takie zawody były przeprowadzone 10 lat temu, tak? Dokładnie 10 lat temu w Szczyrku. I ta impreza przysługuje skoczkom do 18 roku życia. Tam wydaje mi się, że granica jest od 14 do 18 lat. To jest wtedy takie jest prawo startu. Pamiętam, że na tych zawodach w Szczyrku startował m.in. Wladimir Zografski, Peter Prewc. Przepraszam, Peter Prewc. Jak dziennikarze pewnej telewizji tłumaczyli kibicom. I to z takich ważniejszych imprez to będzie tyle. Dodatkowo mamy jeszcze zawody rangi krajowej, czyli ten najniższy szczebel. Natomiast warto wyróżnić takie zawody, jak na przykład Lotos Cup. Są to jedne z najważniejszych zawodów dla młodych zawodników, ponieważ zajęcie dobrego miejsca w takich zawodach gwarantuje zawodnikowi otrzymanie klasy sportowej. Czyli jest to element, który później będzie nieodzowny, na przykład podczas nauki w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Jednym z takich elementów rekrutacyjnych to właśnie było posiadanie tej klasy sportowej, wcześniej osiągniętej w zawodach. No i między innymi Lotos Cup to są takie zawody, gdzie można taką klasę otrzymać. Dodatkowo warto wymienić też zawody głównie rozgrywane w Zakopanem. Jest to Puchar TZN, czyli Tatrzańskiego Związku Narciarskiego i pamiętam, że te zawody były przeprowadzane na Wielkiej Krokwi. To też były takie właśnie ogólnopolskie zawody. Następnie były zawody uczniowskich klubów sportowych. Z tego co pamiętam, odbywały się one parę lat temu na kompleksie Skalite w Szczyrku. Dodatkowo jeszcze była Liga Szkolna. O, to już dawno, dawno temu. To są akurat zawody, które wypłynęły bodajże z Zakopanego. No i tam zawody typu, wiecie, Puchar Gilowic. Jeszcze dawno temu, około 10-15 lat temu odbywały się zawody o nazwie Puchar Crunch Lips, czekoladowy puchar. To były dwie edycje zakopiańskie. I co jeszcze? Na pewno Puchar Bieszczadów jest warty wymienienia, który się odbywa w Zagórzu. Należy wspomnieć tutaj o memoriałach. Memoriał Tadeusza Pawlusiaka w Szczyrku, memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów. To są zawody, w których zwykle biorę udział. One odbywają się co roku w majówkę. Zawody mikołajkowe w Wiśle. Kiedyś były organizowane w Goleszowie. A, no i oczywiście nie wspomniałem o Mistrzostwach Polski, czyli zawody, które wszyscy oglądamy w telewizji. Święta Bożego Narodzenia, tudzież edycji letniej. Nie pamiętam dokładnie jakie dni, to tam już jest różnie ustalane. No i te Mistrzostwa Polski to są skoczkowie, którzy również muszą posiadać drugą klasę sportową i w tym przypadku strój zgodny z wymaganiami Polskiego Związku Narciarskiego. Chodzi mi o wszystkie normy, które są zawarte tak jak w Pucharze Świata, czyli na przykład kombinezon musi być odpowiednio uszyty na miarę, nie można startować zbyt luźnym, tak samo nie można startować w zbyt długich nartach. No tam jest mnóstwo przepisów, na które trzeba wcześniej spojrzeć. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ sporo osób zadało mi kiedyś pytanie. Powiedz mi, czy w Polsce byłaby taka możliwość, żeby amator mógł zacząć skakać, będąc dorosły? Ja wtedy powiedziałem, że ciężko mi się do tego odnieść, dlatego że ja zaczynałem skakać w wieku 14 lat. Z pewnego punktu widzenia jest to dość późno. Wielu trenerów przyznawało, że o Jezu, ty zaczynałeś tak późno, że raczej ciężko może być z karierą profesjonalist. Jak byłem na zawodach w Niemczech, mówię tutaj na przykład o miejscowości Bad Freienwalde, to zauważyłem takie zjawisko, że u nich skoki narciarskie traktuje się troszeczkę inaczej. Można to porównać bardziej do naszej piłki nożnej. Jest w tym wszystkim taka swoboda, nie ma odgórnie nałożonych ograniczeń. Jest to po prostu przyjmowane z dużą otwartością. Natomiast skoki w Polsce dużo osób uważa jako sport taki niszowy, niedostępny dla wielu osób.
gdzieś po prostu taki, może nie stereotyp, gdzieś po prostu takie zdanie zostało wypowiedziane i ludzie przez to boją się próbować. Natomiast w Niemczech sytuacja wygląda troszeczkę odwrotnie. Tam ludzie nawet cieszą się, że inni ludzie lgną się do sportu, niezależnie czy to jest piłka nożna, czy właśnie skoki, czy jakieś inne narciarstwo, i nie patrzą na wiek. Tam w ogóle nie ma czegoś takiego. Znam osobiście pewnego Niemca, który jest już w wieku podeszłym, i nie widziałem, żeby ktoś biegł do niego z awanturą. Co ty tu robisz? Dlaczego ty skaczesz? Przecież jest bezwzględny zakaz startowania skoczków, którzy mają powiedzmy 50 lat. To jest kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś ma 40 lat, 50, nawet jest starszy, ale czuje się na siłach. No dobra, może tutaj troszkę przesadziłem, bo zwykle 50-60 lat to są gdzieś weterani. Ale skupmy się tutaj na grupie 20-30 lat. Jest to taka grupa, w której nie widzę przeciwwskazań, żeby móc zacząć skoki. To znaczy jest to trudniejsze z tego względu, że będąc osobą dorosłą więcej przewidujemy, mamy więcej myśli, co może się stać nam na skoczni, więcej strachu wchodzi w to wszystko. Dlatego dzieciom jest o wiele prościej zacząć, z tego względu, że one o tym nie myślą. One myślą o elementach, które mają wykonać na skoczni i nie jest to aż tak bardzo uzależnione od strachu. Natomiast jeśli ktoś jest mega odważny i uważa, że nie byłoby to dla niego problemem zacząć skoki, to... Czemu nie? Słuchajcie, jeszcze taka jedna ważna sprawa. Jak byłem na wyjeździe w Predazzo, to spotkałem bardzo dobrego trenera pochodzącego z Norwegii. Był to ojciec jednego z norweskich skoczków. Jeżeli oglądacie uważnie Puchar Świata, to prawdopodobnie kiedyś wam się obiło takie nazwisko jak Bjerkengen. Pewnie kojarzycie zawodnika Fredrika Bjerkengena, przynajmniej niektórzy, nie mówię, że wszyscy. Troszeczkę byłem w szoku, zdając sobie sprawę, jakim skoczkiem jest Fredrik, jak cała ta ekipa norweska wygląda. Przekazał mi bardzo ważne informacje odnośnie techniki skoków. Powiedział mi również, że wszystkich skoczków, przynajmniej tych ważniejszych skoczków, którzy skaczą teraz w Pucharze Świata, on trenował w czasach dziecięcych. Jest to naprawdę trener z bardzo dobrym podejściem, bardzo rzetelnie podchodzi do każdego treningu. No i chwała mu za to, co robi. Właśnie on zadał mi pytanie. Powiedz mi, ile miałeś lat, jak zaczynałeś skakać? Ja mu tak troszeczkę wstydliwie odpowiedziałem, że no późno, miałem 14 lat. A co on powiedział? Ty uważasz, że 14 lat to jest późno i uważasz, że nie można osiągnąć sukcesu. I powiedział mi Groar Ljokelsej. Wiesz, ile on miał lat, jak zaczynał skakać na nartach? 13. Byłem w szoku, bo myślałem sobie... Serio, Groar Ljokelsej nie zaczynał, jak miał 6-7 lat? On mówi nie, zaczynał skakać od zera, jak miał 13 lat. I zobaczcie, jakie sukcesy osiągnął. Także nie ma rzeczy niemożliwych. Podsumowując, nieważne ile mamy lat, najważniejsze jest zaangażowanie i dostępność tego sportu, który chcemy uprawiać. Możecie mieć 25 lat i zacząć skakać, pod warunkiem, że będziecie skakać regularnie, podchodzić do tego rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem, możecie osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Może nie jest to na rangę Pucharu Świata, ale uwierzcie mi, że dość sporo. Możecie nawet startować w innych zawodach. Wiecie, krótko mówiąc, jest na pewno łatwiej, jak jesteśmy młodsi. Ale nie jest powiedziane, że jest to niemożliwe. Okej, w takim razie na dzisiaj wszystko. Jeżeli ktoś jeszcze nie odwiedził mojej strony facebookowej, to serdecznie zapraszam z perspektywy skoczka. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama z perspektywy skoczka. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie następnych filmów, to piszcie w komentarzach. A, i w ogóle takie ogłoszenie. Chciałem Was poinformować, że za tydzień będę brał udział w zawodach w Bad Freienwalde, w Mistrzostwach Brandenburgii. Oznacza to drugi odcinek skokowego vloga. Niemniej jednak potrzebowałbym troszeczkę więcej czasu, żeby go zmontować. Także może on się pojawić nieco później niż te odcinki, które były do tej pory. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zachęcajcie znajomych do zasubskrybowania mojego kanału. Mega mnie to motywuje. Im jest nas więcej, tym nachodzi mnie jeszcze większa ochota, żeby robić dla Was takie filmy. Trzymajcie się, na razie. Cześć!